Cześć, nazywam się Justyna Leśniak i jestem logopedą. Bardzo często już na pierwszym spotkaniu, czyli wizycie mającej na celu określić, z jakimi problemami mamy do czynienia, pada pytanie, jak długo będzie trwała terapia logopedyczna? No, bardzo ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi i to jeszcze takiej, która satysfakcjonować będzie rodzica dziecka bądź samego pacjenta. Uważam, że aby określić długość trwania terapii, należy wziąć pod uwagę 5 bardzo istotnych czynników. Dotyczą one zarówno współpracy logopedy z dzieckiem, jak i terapii osób dorosłych. Po pierwsze, rodzaj zaburzenia oraz ilość zaburzeń. Porównując wady wymowy i zaburzenia mowy, to zapewne korekta tych drugich będzie trwała dłużej. W inny sposób pracuje się z dzieckiem z zespołem Downa czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a inaczej koryguje wady wymowy. Na zaburzenia mowy składa się wiele czynników, a wada wymowy dotyczyć może tylko jednej głoski. Po drugie, chęci. Przed podjęciem terapii warto sobie zadać pytanie. Czy przyszedłem tutaj, bo jestem zmotywowany i naprawdę chcę zmienić jakość swojej wymowy? Po drugie, czy jestem w stanie poświęcić dziecku wystarczająco uwagi, aby przejść z nim logopedyczną drogę? Po trzecie, czy to ludzie z najbliższego otoczenia zasugerowali, że może warto wybrać się do logopedy, a ja tak nie jestem do końca przekonany bądź przekonana? Kolejna sprawa. Systematyczność, która dotyczy zarówno ilości spotkań z logopedą, jak i samodzielnej pracy w domu. Proszę się zastanowić, jakie efekty będzie miała terapia, na którą pacjent przychodzi raz czy dwa razy w miesiącu? Wcześniej wspomniana praca w domu. Czy godzina tygodniowo z logopedą wystarczy, aby zmienić dotychczasowe nawyki? Niestety nie. Systematyczna praca w domu i utrwalanie nowego materiału są niezbędne, aby terapia szła do przodu. Po czwarte, konsultacje. Logopedzi bardzo często odsyłają pacjentów do innych specjalistów, na przykład audiologa, laryngologa, ortodonty, psychologa, w celu pogłębienia diagnostyki. Jeśli problem pacjenta jest złożony i może w znacznym stopniu rzutować na efektach terapii logopedycznej, a pacjent zwleka z konsultacją, to działania logopedyczne będą trwały znacznie dłużej. I ostatnia rzecz. Wzajemny kontakt. Pomiędzy logopedą a pacjentem musi być chemia. Bez dobrych relacji terapia może się rozciągać w czasie. Jeśli wiecie, że dziecko czuje stres przed wizytami, płacze, jest bardzo niechętne, nie potrafi zaufać logopedzie, jest nad wyraz nieśmiałe, to warto poszukać innego specjalisty. Podobnie jest z osobami dorosłymi. Logopeda i pacjent powinni się polubić, a spotkania odbywać się w miłej atmosferze. Więc zanim zadacie pytanie, jak długo, oczekując odpowiedzi, że niedługo, to weźcie pod uwagę powyższe punkty i przemyślcie te kwestie. Powodzenia! A na tą chwilę serdecznie dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli treść uważasz za wartościową, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!